takiego może przytrafić się każdemu. To, co tutaj widzimy, to efekt spotkania bliskiego stopnia ze zwierzakiem. Dzisiejszej nocy kierowca tego samochodu nie miał szans na uniknięcia zderzenia z lisem, który czaił się na poboczu w niewykoszonej trawie. Co zrobić, kiedy mamy ranne lub martwe zwierzę i uszkodzony samochód? Musimy pamiętać, że okres wakacji to jest okres lata, gdzie bardzo wzrasta aktywność dzikich leśnych zwierząt, które często przebywają w pobliżu dróg, którymi się poruszają, lub zabudowań wiejskich. Najczęściej są to lisy, sarny czy zające, które w bardzo niespodziewany sposób potrafią wkroczyć na drogę, którą się poruszamy. Kolizja z takim zwierzęciem oczywiście najczęściej kończy się śmiercią dla tego ostatniego, natomiast powinniśmy zachować szczególną ostrożność, poruszając się szczególnie nocą w terenach leśnych. Niestety często niewykoszone pobocza sprzyjają nagłemu wtargnięciu dzikiego zwierzęcia na tor ruchu naszego samochodu. W przypadku kolizji ze zwierzęciem leśnym musimy rozpocząć określone postępowanie. Musimy po pierwsze ocenić sytuację, to znaczy stan tego zwierzęcia bez zbliżania się specjalnego do niego i dotykania go. Po drugie ocenić sytuację uszkodzenia naszego samochodu i podjąć kroki, które mają na celu spowodować zmniejszenie zagrożenia dla innych użytkowników w ruchu. Oczywiście zapalenie świateł awaryjnych, wystawienie trójkąta. Natomiast powinniśmy również zawiadomić w przypadku dużych uszkodzeń policję i ewentualnie powiadomić służby leśne czy też straż pożarną, która ma za zadanie zadbać o zdrowie potrąconego zwierzęcia lub usunąć w przypadkach dramatycznych jego ciało z drogi. W czasie długich podróży samochodem często robimy przerwę, zatrzymujemy się na parkingach, które znajdują się na terenach leśnych i wówczas możemy się zetknąć z dzikimi zwierzętami. Pamiętajmy, że dzikie zwierzę, które na nasz widok nie ucieka, straciło prawdopodobnie instynkt samozachowawczy z różnych powodów, na przykład z powodu ciężkiej choroby. I musimy pamiętać, że w żadnym przypadku nie możemy zbliżać się do tego zwierzęcia, dotykać go lub też podejmować próby zabrania go w celu udzielenia pomocy. Jest to wielki błąd, ponieważ narażamy swoje zdrowie. W przypadku, kiedy nasz samochód został uszkodzony przez psa lub kota, zawsze możemy spróbować odszukać właściciela zwierzaka i na drodze cywilnoprawnej dochodzić od niego odszkodowania. W przypadku, gdy sprawcą jest zwierzę leśne, sytuacja jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. Niestety sprowadza się do tego, że jeśli nie mamy ubezpieczenia autokasko, koszty naprawy będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni. Dochodzenie odszkodowania od nadleśnictwa czy służb leśnych, które są odpowiedzialne za zwierzęta, jest praktycznie niewykonalne. We'll be right back.